Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat przypraw do naszego jedzenia. Pierwszy temat, co bym chciał poruszyć, to są goździki. Goździki, drodzy kochani, możecie je mielić w mlynku do kawy i dodawać do potraw, do różnych, do ryżu, czy ewentualnie do kompotu, z dyni. Możecie również dodać trochę octu i goździki, możecie gotować piękny kompot z dyni. Te goździki, drodzy kochani, są lecznicze, bardzo lecznicze wpływają na nasz organizm. Wydalają wszelkiego rodzaju pasożyty z naszych jelit, z naszego organizmu. Pomagają na bóle brzucha, zaburzenia trawienia. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze wzrokiem, źle się czuje, ma jakieś problemy trawienne, jelitowe, również polecam malutką garstkę goździków, możecie sobie zmielić takie pół łyżeczki od herbaty, możecie po prostu popić wodą i od razu się, drodzy kochani, poczujecie lepiej. To właśnie chciałbym, drodzy kochani, wam przekazać, że taka przyprawa właśnie jak goździk może być wrzucana wielokrotnie do kompotów, do przypraw, do dżemów, do wszelkiego rodzaju sałatek, ewentualnie jeżeli jest zmielony. Możecie to dodać po prostu aromatu i smaku danej sałatce, czy ewentualnie macie kompoty, również do kompotu możecie dodawać tą przyprawę na odpowiednio aromat danemu potrawie z owoców. To jest bardzo zdrowa przyprawa i dla nas, dla ludzi, poprawia samopoczucie, jakby wzmacnia układ odpornościowy. To jest właśnie goździk. Arabowie, tutaj Tuaregowie, na Saharze, oni dodają bardzo często właśnie goździki do herbaty. Z tego względu, że właśnie niszcza wszelkiego rodzaju pasożyty w jelitach. I dlatego po prostu Arabowie tutaj stosują wielokrotnie jako przyprawa do potraw i do swoich warzyw, do gotowanych warzyw, do kuskus i tak dalej. Oni po prostu stosują tutaj goździki. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o przyprawie właśnie o kurkumie. Kurkuma również jest bardzo istotnym składnikiem, bardzo istotną przyprawą, bardzo zdrową zresztą, oczyszcza krew, wszelkiego rodzaju metali ciężkich, wszelkiego rodzaju toksyn, wszelkiego rodzaju substancji, które są zbędne w organizmie ludzkim. Z kurkumy można przyrządzić piękną lemoniadę, dodając cytrynę, dodając kurkumę, dodając miodu, duże łyżki miodu, woda. Wymieszać składniki, zostawić albo dodać lodu, albo zostawić w lodówce i mamy piękną cytrynadę, która jest na bazie kurkumy, jest również bardzo zdrowa, szczególnie teraz w niektórych jeszcze miejscach w Hiszpanii jest ciepło, jest 30 stopni, 30 kilka stopni, także możecie po prostu skorzystać z tego przepisu, jeżeli również i w Polsce. Jeżeli ktoś ma chwilę i chce się po prostu popróbować, może coś porobić w kuchni, może sobie taką lemoniadę po prostu z kurkumy w proszku może sobie zrobić. Ja bym proponował dodać taką jedną łyżkę herbaty kurkumy do dzbanka, wymieszać ją po prostu z dwoma łyżkami miodu, dodać pół cytryny czy jedną cytrynę, tak jak kto woli, i po prostu zmiksować to albo w blenderze, albo po prostu zmiksować zwykłym mikserem, żeby to się te składniki połączyły. Kurkuma również jest, drodzy kochani, antyrakowa. Ona po prostu oczyszcza żyły. Ona powoduje, że cyrkulacja krwi jest lepsza w naszym organizmie. Dlatego polecam właśnie spożywanie kurkumy, bo ona jest właśnie antyrakowa. A jeżeli żyjemy w kraju, w którym jest dużo metali ciężkich, środowisko jest skażone, jest dużo samochodów. Byłem ostatnio w Polsce i widziałem całe korki samochodowe, które były w Warszawie, i to mnie, drodzy kochani, przeraziło. Ja takich korków nawet nie widziałem tutaj w Madrycie, jak byłem. Nie widziałem takich wielkich korków, jakie były po prostu w Warszawie. O 9 rano w sobotę na lotnisko do Modlina. Korki były tak straszne, że po prostu nie widziałem nawet w Ameryce, w Nowym Jorku nie ma takich korków, jak widziałem właśnie w Polsce. Jest straszna ilość aut. Jest duże zanieczyszczenie powietrza. My to wszystko, drodzy kochani, wdychamy. Jeżeli mieszkacie w Polsce, no to po prostu automatycznie to wdychacie. Również tutaj smog, który jest powiązany z zanieczyszczeniem od samochodów, znajduje się również tutaj na Teneryfie, ale ten smog jest o wiele, wiele mniejszy. Jest tutaj większy przepływ powietrza. Jest to wszystko zabierane razem z wiatrem. Także nie ma tutaj takiego zagrożenia, jak na przykład w miejscu gdzieś w lądzie, gdzie jest jakieś miasto daleko od plaży,
gdzie nie ma specjalnie wiatrów, tam to po prostu zostaje jak stabilna atmosfera i to zostaje i się odkłada. I drodzy kochani, jeżeli my mieszkamy w takiej atmosferze, następują mutacje w naszych płucach, nasze płuca odpowiednio się przyzwyczajają do tej atmosfery, do mniejszej zawartości tlenu, muszą się jakoś przyzwyczaić, następują mutacje w naszych płucach. Także dlatego właśnie, drodzy kochani, polecam Wam kurkumę. Kurkumę na spożywanie na co dzień. Możecie ją spożywać rozpuszczając ją z wodą, rozpuszczając ją na przykład z kubkiem mleka przed pójściem spać. Ja dodam, że kubek mleka z kurkumą przed pójściem spać to bardzo nam dobrze robi na mózg. Mózg odpoczywa, się regeneruje, mamy też spokojny, dobry sen. Dlatego właśnie proponuję te rzeczy dla Was, bo to są rzeczy bardzo zdrowe i byście mieli wiedzę o tym i dlatego właśnie robię ten filmik. Ja u Ciebie również chciałbym zaproponować odpromienniki mineralne, bardzo zdrowe, home office, odpromiennik osobisty. Na linku pod YouTube'em znajdziecie odnośnik do moich aukcji, do mojego sklepu internetowego. Ja u Ciebie się żegnam i do widzenia.